gdy słyszę, jak ktoś mówi, ja jestem wierny swoim ideałom, ja jestem wierny swoim wartościom, jestem wierny tym wartościom z dziada, pradziada, wartościom, które wyznawał mój dziad, mój pradziad, mój ojciec, ja, mój syn będzie wyznawał, moje prawnuki będą wyznawać. To się tak zastanawiam, jak to jest możliwe, że on, ten, który mówi, że jest wierny swoim wartościom, jakoś nie korzysta z tego samego pojazdu, którym jeździł jego pradziad. Jakoś nie korzysta z tego samego jedzenia, które jadł jego pradziad. Jakoś nie chodzi w tym samym ubraniu, co chodził jego pradziad. Kochani, być wiernym swoim wartościom, to znaczy nie rozwijać się. To znaczy chodzić w używanym ubraniu. To znaczy chodzić w wyświechtanych myślach. To znaczy mieć używane emocje. To znaczy nie rozwijać się. Jeżeli chcesz się rozwinąć, to nie jest to możliwe, żebyś chodził w swoich wartościach od dziecka, bo jak byłeś dzieckiem, to dla ciebie największą wartością był lizak albo wata na patyku. Rozumiesz? I jeżeli kiedyś dla ciebie największą wartością był moment, w którym usłyszysz od kobiety, że najszybciej biegasz na 100 metrów, to owszem, to było bardzo fajne i bardzo miło w tamtym momencie. Od tego czasu, od tego momentu minęło trochę czasu i mam nadzieję, że razem z tobą wzrosły nie tylko twoje wartości, nie tylko twoje przekonania, ale również twoje cele, twoje namiętności i twoje emocje. I już nie jesteś gotów cieszyć się tym, czym się kiedyś cieszyłeś. Że to ci już nie wystarcza, że teraz potrzebujesz więcej do szczęścia, że ci nie wystarcza brać, że teraz chcesz również dawać albo się dzielić. I tą informację dzielę się z tobą, bo moje wartości się zmieniły. Chcę, żebyś dostał w prezencie. A co z tym zrobisz? To twoja wartość.